by pieniążki rozmnażały, noś portfel się zrobił cały. Powieś u góry jeniołem, by miłość gościła ze stołem. Przygotuj dań 12, tyle było uczniów właśnie. Co z Jezusem wędrowali, byśmy teraz pamiętali. Pod obrusem połysiano, po dzieciątka żłobie dano. Jezus tajni narodzony, został światu objawiony. Do Biblii zasiądź to pierwsza, gdy na niebie gwiazdy to pierwsza gwiazdka nam objawia, to się Bóg do ciebie zjawia. Potem czytaj słowa Pisma, które da Ewangelista. Świętnie pokaż, świętnie pokaż, gdy już pismo przeczytane i modlitwa odmówiona, czas połama cię o matkę pośród najbliższego gronu. Wesołych świąt! Kreatywny Uniwersytet Dziecięcy i kolejne mikołajki. Dziękujemy bardzo. Poprosimy może teraz panią Anię za śnieżynkę. I przygotowują się już do wejścia podopieczni pana Marcina Zadroneckiego. Właściwie powinienem powiedzieć, że dobry wieczór. Nie wychodziłem jakiś czas na zewnątrz, więc nie wiem jaka pora dnia, ale pewnie już się ciemno zrobiło, a więc na kolędowanie jak najbardziej czas. Gwiazdkę, jeżeli ktoś widział dzisiaj pierwszą gwiazdkę, to chyba powinniśmy zacząć kolędować. Usłyszeliśmy już bardzo wiele pięknych kolęd. U nas będą i kolędy, i pastorałki, czyli takie bardziej tradycyjne śpiewanie świąteczne. I to, co chciałbym państwu powiedzieć, to jeżeli możecie, bo taka jest nasza polska tradycja, że śpiewamy kolędy wszyscy razem. Nie do podkładu muzycznego, ale śpiewamy je na ogół razem. Czy to z okazji świąt, czy w kościele, czy przy innych świątecznych, też około rodzinnych okazjach. Więc niech to będzie właśnie okazja do tego, żeby wspólnie nawiązać do tej najpiękniejszej na świecie właśnie polskiej tradycji kolędowania bożonarodzeniowego. A więc nasz zespół, a właściwie kilka zespołów połączonych, jak widać, mamy bardzo młodych wykonawców, mamy młodzież, mamy osoby dorosłe również w zespole, a więc teraz przed państwem, na razie w skromnym składzie, za chwilę w bardziej rozszerzonym, nasz zespół, czyli ukulelki, w niebogłosy, Just Like Women, i również goście. Thank you.
Zapraszamy następną solistkę, Julię z Niebogłosów. Chodź, Julka. Jest Julia i Lilkę zapraszamy na bębenek. Nie wszyscy jesteśmy niestety obecni. Dzieci nie odrobiły pracy domowej, czyli mają tylko jedną, nie chorować. Jedna trzecia składu niestety, dom się bieduje. Słyszałem trochę wsparcia z sali, ale rzeczywiście prosimy o więcej, a teraz prosimy o więcej wykonawców, więc prosimy o... Nie o to, o ukulelki trzecią klasę. Zapraszamy was do wszystkich. Lilka, weź sobie instrument. I teraz będzie pierwsza z zapowiadanych pastorałek, bo ta piosenka Różyczki, niektóre współcześnie komponowane utwory też się nazywa pastorałkami, a właściwie są to piosenki świąteczne. Pastorałki to kolędy tradycyjne. A więc pierwsza i nie ostatnia z nich. Pojdę. Thank you.
zapowiadałem dzieciom, że wszyscy, co są na scenie, mają śpiewać. Więc ja korzystam z tej okazji i ćwiczę sobie kolędy przed Litwą. A już za tydzień jest warto rzeczywiście to ćwiczyć. Ciekawe, czy wy znacie to. Z małą pastorałkę. A tak pomyśleliśmy sobie z całą ekipą, że ja zaśpiewam i zagram jako pierwszy, a cała scena będzie po mnie powtarzać, grając i śpiewając jednocześnie. Jak widzę, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście powtarzali razem ze sceną. A więc najlepszy gazet. Na tym niebie gwiazdeczka świeci. Bardzo się dziwią starzy i dzieci. Bardzo się dziwią starzy i dzieci. Co tam wysoko po niebie świeci? Co tam wysoko po niebie świeci? To chyba anioł po niebie leci. To chyba anioł po niebie leci. Anioł leci, a za nim gwiazda. Narodził się największy gazda. Będzie posąć chłopce po świecie. Do Betlejemu zaraz pójdziecie. Oh.
A teraz finał, a więc zapraszam przede wszystkim drugą klasę ukulelki i wszystkich, którzy tutaj byli wcześniej na scenie. Chodź Matylda, Julia, mam nadzieję, że się odnajdzie. Helka! I gdzie tam są? Jest reszta. Wszyscy na scenę. Druga klasa w pierwszym rzędzie. Proszę. Młodych wykonawców słodkościami świątecznymi. A ja tutaj poproszę do instrumentu klawiszowego Julię Moczydłowską, podopieczną pana Mariusza Szelonga. Tym razem Julia dla nas również przygotowała utwór świąteczny. Uczestniczy w nauce gry na keyboardzie tutaj w Domu Kultury i zapraszamy Julię tutaj właśnie do instrumentu.